Cześć, jeśli zastanawiacie się, co ma wspólnego kot z dachówką i jak wygląda sierść niebieskiego ragdola pod mikroskopem, to dobrze trafiliście. Witam Was w kolejnym odcinku serii genetycznej. W poprzednim odcinku opowiedziałam Wam, jak powstaje kolor zwany Sil, czyli czarny. Dzisiaj zrobię pobieżny skrót tamtego odcinka, bo to właśnie na bazie koloru czarnego powstaje interesujący nas dzisiaj kolor niebieski, czyli blue. Za kolor sierści kota, a więc i ragdola, odpowiadają trzy lokusy. Czyli, w dużym uproszczeniu, pojemniki na gen. Pierwszy z nich to pojemnik na geny B, odpowiedzialny za kształt, a więc i odcień czarnego pigmentu. O tym, jak kształt drobinek pigmentu wpływa na odcień sierści, będę mówiła za tydzień w odcinku o kotach w kolorze czekoladowym. Do tego pojemnika wpadają geny duże B, małe B i małe BL. To gen duże B odpowiada za powstawanie koloru czarnego i jest on dominujący. Wystarczy więc, że kod odziedziczy po którymkolwiek z rodziców chociaż jedno duże B, a kolor uzyskany za pomocą tego pojemnika będzie czarny. Kolejny pojemnik to ten na geny D. Tak jak geny wpadające do pojemnika B odpowiadają za kształt barwnika, tak te wpadające do pojemnika na geny D odpowiadają za zagęszczenie barwnika. Duże D to gen dominujący, warunkujący normalne zagęszczenie barwnika. Jeśli kot odziedziczy po którymkolwiek z rodziców chociaż jeden gen duże d, kolor uzyskany za pomocą pojemnika B się nie zmienia. Jeśli jednak kot odziedziczy dwa geny recesywne, małe d, zagęszczenie barwnika we włosie znacząco się zmniejsza. W filmie o ragdolach SIL pokazywałam wam, jak wygląda włos takiego kota pod mikroskopem. Jak widzicie, zagęszczenie barwnika jest tak duże, że jego drobinki przylegają do siebie i włos jest jednolicie czarny. We włosie kota w kolorze blue barwnik jest rozproszony, i pod mikroskopem wygląda to tak. Jak wygląda taki kot w rzeczywistości, możecie zobaczyć w innym moim filmie, w którym zebrałam zdjęcia ragdoli w kolorze Blue w 35 różnych wariantach umaszczeń. Kolor Blue u ragdoli jest uznawany we wszystkich organizacjach zrzeszonych w WCC. W standardzie ACF przeczytamy, że ciało takiego kota ma niebieskawo-biały kolor. Jeśli pojawia się na nim cieniowanie, to w odcieniu znaczeń POINT, a brzuch i klatka piersiała są niemal białe. W standardzie CCCA przeczytamy, że kolor sierści na ciele to zimna biel. Jeśli pojawia się cieniowanie, to w odcieniu znaczeń point lub jaśniejsze. Znaczenia point są w chłodnym kolorze blue. Preferowane jest jaśniejsze cieniowanie. Oczy są o czystym, jasnym, intensywnie niebieskim kolorze. W standardzie CFA przeczytamy, że ciało ma niebieskawo-biały kolor o zimnym tonie. Rozjaśniające się do bieli na brzuchu i klatce piersiowej. Znaczenia mają głęboki niebieski kolor. Oczy są w kolorze niebieskim. A lusterko nosa i opuszki łap są odpowiednie dla danego umaszczenia lub w kolorze uwaga łupka. To taka skała. Według Wikipedii wygląda tak. A kolor Google pokazuje taki. Jeśli pamiętacie zabawę z hashtagami, to dzisiejszy hashtag to zdecydowanie łupek. W standardzie FIFA przeczytamy zaledwie, że takie umaszczenie występuje. W standardzie GCCF przeczytamy, że kolor ciała powinien być niebieskawo-biały, z cieniowaniem do jaśniejszego koloru na brzuchu i klatce piersiowej. Znaczenia powinny być szaro-brązowe i wszystkie w tym samym odcieniu. W standardzie NZCF przeczytamy, że kolor ciała powinien być równy, platynowo-szary z niebieskawymi tonami, ze stopniowym cieniowaniem do jaśniejszego koloru na brzuchu i klatce piersiowej. Znaczenia powinny być w głębszym, szaro-niebieskim tonie. Wszystkie powinny mieć możliwie jednakowy kolor. Lusterko nosa i opuszki łap powinny być w ciemnym, szaro-niebieskim kolorze. Standard SACC dla ragdolli nie opisuje szczegółowo kolorów. Podobnie jak standard TICA, i standard WCF. A zatem o niebieskich ragdolach to już wszystko. Do zobaczenia za tydzień, kiedy będziemy mówić o ragdolach czekoladowych.